tak, odtrąbią ukochaną przez Jana Pawła II pieśń Barkę. Oddaję głos trębaczom. Dziękuję bardzo. Dzisiaj, 22 maja, na Skoczowskiej Kaplicówce rozbrzmiała pieśń Barka w wykonaniu trębaczy. Tym wydarzeniem rozpoczęła się 24. edycja festiwalu Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra. Dlaczego Barką? No jest to, tak się wydaje, ukochana pieśń naszego papieża Jana Pawła II. I tak od, nie pamiętam, od kilkunastu lat rozpoczynamy festiwal właśnie tą Barką i to jest taki początek. Koncert, no i w tym momencie chciałem zaprosić na koncerty, które odbędą się dzisiaj, pierwszy koncert w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, jutro w Kościele Katolickim Piotra Pawła i finał również w Kościele Ewangelickim, zawsze o godzinie 19. A dlaczego? Papież, lądując w Skoczowie na boisku helikopterem, przejeżdżał właśnie obok Kościoła Ewangelickiego. Pewnie, że to nie był przypadek, to było przygotowane i to chylę czoła ówczesnym hierarchom, że udało się coś takiego zrobić. Najpierw odwiedził właśnie świątynię ewangelicką. Później przyjechał tutaj na to wzgórze, gdzie stał ołtarz. Mówią, że ponad 300 tysięcy ludzi się tutaj zmieściło. Pogoda była bardzo podobna, bo lało przez chyba tydzień. Pamiętam, było to po kolana, o tym wszyscy mówią. No ale papież odjechał i ludzie zaczęli się zastanawiać, jak to upamiętnić. Powstał, co prawda, później monument, który tutaj mamy, ale coś trwało. Papież mówił, nie budujcie mi pomników, tak? No więc niektórzy wzięli sobie to do serca i wymyślono, aby dać tą pamiątkę tej wizyty, tym bardziej, tak jak mówię, takiej ekumenicznej, zawiązano najpierw taką grupę nieformalną, a po kilku latach formalne stowarzyszenie o nazwie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra. Jest to ekumeniczny festiwal. Tak jak mówię, odbywa się w dwóch kościołach. Jutro zapraszam na otwarcie wystawy poświęconej pierwszemu prezesowi, panu Ludwikowi Chrokowi, świętej pamięci. Zmarł niedawno. Wystawa jest zorganizowana w muzeum na rynku, muzeum imienia świętego Jana Sarkandra. Także serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty. Jak co roku mamy artystów. Może ja nie jestem fachowcem, ale mówią z najwyższej półki. Tego festiwalu chyba by już nie mogło zabraknąć, to 24. edycja. 24. edycja, no i jak Bóg da zdrowie i siłę, będziemy ciągnąć do końca. No, szukamy chętnych wolontariuszy, którzy by się chcieli włączyć w organizację, bo jest to kilka dni, ale żeby zorganizować takie przedsięwzięcie, no jednak troszkę to wymaga czasu, biegania, no i tak dalej. Festiwal zakończy się w piątek 24 maja finałowym koncertem gospel. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.